4 dni niezapomnianej przygody ze sztuką najwyższych lotów z różnych dziedzin. Podczas trzeciej edycji festiwalu Konfrontacje Kultur w Piechoszowie odbyły się koncerty, spektakl i spotkania autorskie ze znaną i cenioną pisarką Katarzyną Grocholą. I to właśnie do niej, zgodnie z decyzją widzów, trafiło tegoroczne Grand Prix festiwalu. Uroczysta gala odbyła się w Bibliotece Centrum Kultury w Piechoszowie. Trzeba przyznać, że miłośnicy sztuki przez 4 dni w Piechoszowie mieli prawdziwy raj. Festiwal ruszył w czwartek i rozpoczął się teatrem animacji piaskowej pod tytułem Królowa Śniegu. Drugiego dnia festiwalu miłośnicy literatury mieli okazję do spotkania się oko w oko z pisarką Katarzyną Grocholą. Sobota upłynęła pod znakiem koncertu muzyki filmowej w wykonaniu Joanny Aleksandrowicz. 4-dniowy festiwal zakończył się w niedzielę galą finałową, którą uświetnił koncert Tomasza Lewandowskiego. I literatura, i sztuka, i piosenka, wszystkie trzy sztuki razem do jednego, więc bardzo fajny pomysł, żeby robić coś różnorodnego, żeby nie robić imprez monotematycznych, tylko żeby ludzie mogli odnaleźć coś dla siebie. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, fantastycznie, cisza, spokój, zrozumienie, reakcja, bardzo. Bardzo, bardzo nam się podobało. Pod wrażeniem organizacji festiwalu był członek zarządu powiatu kieleckiego Cezary Majcher. Powiem szczerze, że to obcowanie z kulturą, taką żywą kulturą, którą nie widzimy, że tak powiem, w telewizji, tylko mamy przed sobą artystę, który po prostu śpiewa. No, jest rewelacyjna, także w tym trudnym czasie pandemii takich inicjatyw można powiedzieć śmiało jak najwięcej, żeby człowiek mógł przyjść, posiedzieć, spotkać się i z mieszkańcami, zobaczyć tą kulturę polską, która jest w naszym zasięgu ręki. Także Biblioteka Centrum Kultury, można powiedzieć śmiało, stanęła na wysokości zadania i zorganizowała naprawdę rewelacyjną imprezę. Gala finałowa festiwalu Konfrontacje Kultur w Piechoszowie odbyła się w niedzielę. To jest wyjątkowe wydarzenie, wspaniała inicjatywa przede wszystkim. Mieszkańcy mogą przyjść, spotkać się na żywo z tą kulturą, nie tylko na ekranie telewizora, prawda? Ale jednak ta styczność bezpośrednia jest taka najlepsza z twórcami. Można ich na żywo zobaczyć, inaczej wtedy się to odbiera. Przez 4 dni festiwalu widzowie oddawali swoje głosy na najlepszego według nich artystę. Zgodnie z wolą publiczności tegoroczne Grand Prix festiwalu trafiło do pisarki Katarzyny Grocholi. Warto podkreślić, że innowacyjny na skalę ogólnopolską festiwal Konfrontacje Kultur realizowany jest przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piechoszowie.